Renault to francuska marka, a Francja to styl, to moda. I tak też kojarzę samochody Renault. Bo tylko Renault mogło stworzyć taki samochód, czyli połączenie SUV-a z coupé w opakowaniu, które do dziś przyciąga spojrzenia. No ale mój bohater to Laguna, a Laguna ma inne zadanie. Od pierwszej generacji to był samochód, którego celem było komfortowe transportowanie pasażerów z punktu A do B, więc szaleństwa po Lagunie spodziewać się nie można. Z tym, że tutaj jest pewien haczyk. Mój bohater to jedyna w całej karierze Laguny odmiana coupé. A skoro to coupé, to transport pasażerów schodzi na dalszy plan, a priorytetem jest, no właśnie, dziś zamierzam sprawdzić, czy Renault Laguna Coupé spełni moje oczekiwania. Jakie? Dowiesz się później, bo jest jeszcze jeden temat. Tym samochodem jeździł ten gość. Looks for Lewandowski, finds Lewandowski! He keeps doing it! Lewandowski! Lewandowski finishes! Now Lewandowski goes to drill it! Oh, Lewandowski! I aby było jasne, to nie jest tak, że Robert Lewandowski miał podobne auto. To jest faktycznie byłe auto Roberta. Mówią o tym dokumenty, więc mam trochę mętlik w głowie, bo nie tylko muszę sprawdzić, czy Laguna Coupé spełni moje oczekiwania, ale także zastanowić się, dlaczego akurat Robert wybrał ten model. Może chciał Ani zaimponować? Zanim zacznę zadawać sobie pytania, czego się można spodziewać po tym samochodzie, to ty powinieneś wiedzieć, że ten samochód jest na sprzedaż. Jego właściciel się już nim nacieszył i postanowił oddać w inne ręce. Więc jeśli jesteś zainteresowany Laguną Coupé, którą jeździł Lewandowski, to w opisie masz link do aukcji, a ja mam mętlik w głowie, bo Renault lubi zaskakiwać swoim stylem i raz się to udaje lepiej, innym razem... Wiadomo, wygląd to kwestia gustu, ale jeśli chodzi o Lagunę Coupé, to poszli zupełnie inną drogą. Stwierdzili, że zaskakiwać tym razem nie będą, tylko polecieli klasykiem, to znaczy z przodu jedynie co może zaskakiwać to ten szeroki wlot powietrza, ale poza tym jest elegancko. Z profilu może jest trochę za dużo blachy, ale generalnie powtórzę takie samo słowo, jest elegancko. No a tył, tutaj także w mojej głowie pojawia się słowo elegancko. A słowo elegancko czy elegancki kojarzy mi się z inną marką. Eleganckie to są Aston Martiny i mam wrażenie, że Renault na Astonach się wzorował, bo mamy szeroki wlot, który jest podobny do tych, które są w Astonach. Linia dachu także jest elegancko poprowadzona, jak w Astonach. I cała ta linia zwęża się na końcu, sprawiając wrażenie, że auto jest smuklejsze. No i te reflektory z tyłu podobne do tych, co są w Astonach. Więc z której strony by nie patrzeć, to widzimy podobieństwa do Aston Martina i dlatego powstaje pytanie, czy to źle? I nie chcę się wymądrzać, ale myślę, że jak powiesz jakiejkolwiek kobiecie, że wygląda jak jedna z dziewczyn Jamesa Bonda, to raczej się na ciebie nie obrazi. I z Laguną Coupé jest dokładnie tak samo. To, że jest podobna do Astona, tylko sprawia, że jest atrakcyjniejsza. I w sumie od razu nam mówi, czym ten samochód jest, a czym nie jest. I tutaj cię nie zaskoczę. Wygląda jak typowe Gran Turismo, ale dla Renault to nie jest typowe. To raczej coś wyjątkowego. Kiedy spojrzymy na klapę bagażnika naszego bohatera czy bohaterki, to pojawia się tam wielki napis Laguna. A Laguna kojarzy się ze spokojem, komfortem i w sumie taka była pierwsza Laguna. Dostępna jako liftback, jak i kombi, nie miała w sobie szaleństwa, była grzeczna. Druga stała się trochę odważniejsza, ale tutaj także nie było miejsca na szaleństwa. No i trzecia generacja w sumie z największym pazurem, ale pazur to raczej w odmianie GT, która miała delikatne zabarwienie sportowe, ale trzymajmy się słowa delikatne. Więc patrząc na dziedzictwo Laguny, to sportowych emocji spodziewać się nie można. Okej. Był ten jeden epizod. Trzeba pamiętać, że Laguna była kiedyś gwiazdą serii BTCC, ale Renault nie zaoferował żadnej drogowej wersji, która by o tym przypominała.
Więc laguna to spokojne zwierzę, ale nasza laguna jest ciut inna. Jest jedyna w swoim rodzaju, bo odmiana coupé pojawiła się tylko raz. I w sumie coupé to także zapomniany temat od Renault. Bo Megane CC zaliczam do kabrioletów, a ja chciałem pogadać o prawdziwych coupé i zacznijmy od lat 70. Wtedy w ofercie były dostępne takie dwa modele, 15 i 17, które z założenia były takim samym samochodem i różniły się jedynie stylem, a pod spodem było Renault 12. Następnie pojawiło się Fuego, które wywodzi się z Renault 18 i model ten był trochę spóźniony, to znaczy wtedy był boom na hot wersję na znaczki GTI, a Renault odmianę turbo w Europie wprowadziło dosyć późno. Now from Renault, who turbocharged Grand Prix Racing and won, there is Fuego. To znaczy, ten model nie miał budować emocji, on miał ratować sprzedaż i jej nie uratował. Bo Fuego w 1986 roku zniknęło z rynku, a Renault nie stworzyło już następcy. Więc jeśli chciałeś coupé na bazie auta klasy średniej, made in France, to musiałeś się udać do konkurencji. Do Peugeota, bo to on wraz z Pininfariną stworzył ten piękny model, który otrzymał następcę 407 Coupé i to właśnie ten samochód dał impuls dla Renault, aby także poszli w tym kierunku, czyli na bazie auta klasy średniej zrobili Coupé. No i tak w 2008 roku otrzymaliśmy Renault Laguna Coupé. Eleganckie Gran Turismo. A skoro to Gran Turismo, to takich cech będę w nim szukał. Klasycznie przy tego typu autach olejem temat przestronności, bo chcesz miejsce na szpargały, to kup kombi. A jak wybierasz coupé, to oczekuj konkretnego fotela. I tu właśnie mamy... Typowy fotel Gran Turismo. Czuć, że jest taki obszerny, taki konkretny. Mogłyby być bardziej tutaj boczki takie, jakby mnie bardziej opinać, ale generalnie jest klimat Gran Turismo. Szczególnie skóra jest taka mięsista, jak w takich luksusowych samochodach. To naprawdę tutaj to pasuje. Owszem, klasycznie chciałbym siedzieć niżej, ale na fotel nie będę marudzić, za to pomarudzę na... Problem znowu mam z kierownicą, bo okej, jest skórka, jest tutaj jakby takie wybrzuszenie, gdzie można złapać, ale jest strasznie duża, jest taka, no bym powiedział, nudna, taka normalna, jak w Renówkach. Tutaj jest średnio. Okej, prostota ostatnio jest dla mnie w cenie, o czym zaraz się przekonasz, ale chodzi o to, że w kierownicy brakuje większego pazura. A skoro o brakach mówię... No i problem mam z tym. Nie, że tutaj jest automat, bo spoko, fajna taka wajcha, może trochę za duża, ale to nie jest istotne. Problem jest taki, że tutaj jest 3,5 V6, to jest auto typu Gran Turismo, fajnie by było samemu pozmieniać biegi, a tutaj nie ma łopatek. I to jest problem. Tu, że tutaj mogę pożonglować, to nie jest istotne. Łopatki przy takich samochodach, tego mi tutaj bardzo brakuje. Wiem, że to auto z 2009 roku, a wtedy były inne czasy i łopatki przy kierownicy to nie było coś oczywistego, ale nie powiem. Póki co brakuje mi ich trochę, za to... Znowu zegary są proste i czytelne, tutaj to pasuje. Prostota w zegarach to najważniejsza. W autach typu Gran Turismo, gdzie jedziesz długą trasę i cię nie męczą jakieś tam fikuśne grafiki i tak dalej. Typowa prostota, elegancko, bo jest też chrom, wykończenie tutaj. Naprawdę to mi się bardzo podoba i to pasuje do tego typu auta. Jasne, można odnieść wrażenie, że jest ciut za prosto, ale ja już dosłownie... Sorry. Ja już wymiotuję tymi współczesnymi zegarami, gdzie mamy ekran i milion komunikatów, z czego 80% to jakieś bzdury. Dobra, więc ogólnie mówiąc, kupuję takie wnętrze. Jest dosyć proste, ale dzięki temu eleganckie i nieskomplikowane. I jasne, zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy się zestarzały, jak ekran na środku, ale wolę takie coś niż te kolorowe wyświetlacze projektowane dla fanów zbierania Pokemonów. Dobra, bo znowu mi się podniosło, jak o tym pomyślę. Więc pogadajmy o męskich tematach. Kiedy wsiadłem za kółko i przejechałem się pierwszy raz tym autem, to stwierdziłem... Najważniejsze, że jest tutaj większy silnik, nie jakaś czterocylindrówka czy diesel. Tutaj ma być taki ekskluzywny, bym powiedział, prestiżowy silnik. I to czuć, że jest tutaj coś ciekawego. Okej, zdaję sobie sprawę, że teraz wywołałem niektórych do tablicy, bo masz tutaj gamę jednostek, jaka znalazła się pod maską Laguny Coupé. I nasz bohater ma wolnosące 3,5 V6 i pewnie zaraz usłyszę, że turbo benzyna to lepsza opcja, bo możesz wybrać skrzynię manualną albo 3,0 V6 w dieslu będzie miało większą elastyczność. No nie,
I później się do tego odniosę, bo najpierw musimy pogrzebać w przeszłości, bo ten 3,5 V6 to nie jest do końca z tych Viva la France. Więc zacznijmy od pierwszej Laguny i tam był silnik V8. Tak, V8, z tym, że nie był, ale taki miał być. Bo Renault, Peugeot oraz Volvo chcieli mieć jednostkę V8, która przeciwstawi się niemieckiej dominacji, no ale ze swoim projektem trafili na ten nieszczęsny kryzys paliwowy i stwierdzili, że V8 nikogo nie będzie interesować, więc upośledzili swoją jednostkę, to znaczy uwalili dwa cylindry. I tak powstało V6, które miało kąt rozwarcia cylindrów 90 stopni, a to bardziej pasuje do V8, a nie do V6. A do tego sam silnik nie został dostosowany do charakterystyki zapłonu typowej dla sześciocylindrowców. Cykl zapłonu był taki sam jak V8, co prowadziło do nieprawidłowego działania silnika i wrażenia, że pracuje nierówno. Owszem, problem ten został rozwiązany w 1985 roku przez Renault, ale to i tak była dziwna i trochę niechciana jednostka. Więc pierwsza Laguna miała ten silnik, ale już odmiana po lifcie dostała nową jednostkę. Nowy silnik zaprojektowany już tylko przez Peugeota oraz Renault i Porsche, które optymalizowało 24-zaworową głowicę. Tutaj już kąt rozwarcia cylindru wynosi 60 stopni i to typowe V6. I taką jednostkę dostała także druga generacja Laguny. Znowu jeśli chodzi o trzecią generację, to dalej było to V6. Z tym, że to nie był silnik od Renault, bo nie chcieli w nim grzebać, to znaczy wywalać kasę na dostosowanie go do normy Euro 5, więc zamiast tego poszli do Nissana, bo przecież Renault miało udziały w japońskiej marce i pożyczyli silnik od... Okej, to nie był dokładnie ten sam silnik co w Nissanie 350Z, bo Z-ka to sportowe auto, więc miała jakieś 300 koni, a Renault Laguna Coupé wywodzi się przecież z klasycznej Laguny, a ona ma napęd naprzód, więc moc 300 koni i przedni napęd to by nie działało. Dlatego jest tutaj tylko albo aż 240 koni. Tylko, bo przecież jest większy potencjał, a aż bo 7,4 sekundy do setki i 240 km na godzinę to zdecydowanie wystarcza jak na tego typu samochód. No właśnie, jakiego typu to jest samochód? Jak to jeździ? Zanim wsiądę do środka, to spójrz jeszcze raz na styl. Nie ma tutaj wystających spoilerów, dyfuzorów, wlotów na masce. Nie masz tutaj nic, co by sugerowało, że to jakiś uliczny wojownik. To jest dżentelmen albo pani z klasą, bo to przecież randka. Więc oczekuję, że będzie się zachowywać tak jak auto typu Gran Turismo, a wtedy ważne dla mnie jest... Jedziemy sobie spokojnie, ja w sumie tylko muskam gaz, ale słyszę, że tam z przodu coś się dzieje. I właśnie o to chodzi w tego typu samochodach, autach Gran Turismo. Ty musisz czuć już, jak jedziesz delikatnie, że tam z przodu jest silnik, że tam jest konkretny motor i tutaj jest 3,5 V6. Może trochę leniwy, no bo wciskam gaz mocniej i on tak powoli się zbiera, bo to jest wolnosący. Muszę docisnąć, automat zredukuje, no i teraz czuję tą moc. Teraz to jedzie, ale dopiero po mocnym wciśnięciu gazu. No i tak jak mówiłem, brakuje tutaj tych łopatek. One by się przydały, żeby tutaj szybko zredukować. Okej, głównie przy pierwszym kontakcie brakuje tych łopatek, ale potem szybko o tym zapominasz, no bo jest taki klimacik. O, to jest to. Siedzę wygodnie właśnie teraz. Cichutko, ale jak lekko przyspieszę, to coś się dzieje. W tego typu samochodach właśnie tak powinno być. Układ kierowniczy... I tutaj jest ciekawie, bo pierwsze wrażenie jest takie, że układ kierowniczy jest trochę leniwy. A jak jedziesz szybciej, to jest zbyt mocno wspomagany, ale to raczej wynika z tego, że ten model wyposażony jest w system 4Control, czyli mamy 4 koła skrętne z aktywnym układem kierowniczym. Całość została zaprojektowana przez Renault Sport i taki system pomaga w manewrowaniu na parkingu oraz powyżej 60 km na godzinę poprawia stabilność podczas pokonywania zakrętów. Więc pierwsze wrażenie jest dosyć dziwne, ale jak już zrozumiesz, jak to wszystko działa, to czujesz, jak cały system pomaga ci w składaniu się do zakrętu. Tylko że w tym aucie nie o to chodzi. Spójrz na niego jeszcze raz. Jak już mówiłem, nie znajdziesz tutaj spoilerów, dyfuzorów i tak dalej. Nie ma żadnego loga RS czy nawet GT. Ten samochód nie mówi ci, abyś przetrzepał go na zakrętach. On cię do tego nie zachęca i dlatego nie rozczarowuje. Bo przez to nie traktujesz go jak BMW, ale powiem tak. Ja za tym samochodem to jak pójście na jakiś bal.
No wiesz, możesz trochę poszaleć, ale to nie jest dyskoteka, więc wszystko odbywa się z kulturą i taką gracją. Inaczej mówiąc, jest to typowe Gran Turismo, taki złoty środek na długie trasy czy weekendowe przejażdżki. No i chyba zaczynam rozumieć, dlaczego jeździ nim Robert Lewandowski. Bo pewnie jak skończył wyczerpujący trening czy mecz, to nie miał ochoty męczyć się jeszcze podróżą do domu. Tylko chciał się wyluzować w wygodnym fotelu i wsłuchać w szmer V6, która idealnie pasuje do tego auta. Do jego trochę leniwego charakteru, który w tym przypadku jest pozytywny. I dlatego model ten spełnia moje oczekiwania. Bo wygląda dokładnie tak jak jeździ, a prezentuje się jak eleganckie Gran Turismo i także taki ma charakter podczas jazdy. To jest moje zdanie, a ty co sądzisz o tym Renault Laguna Coupé? Daj znać w komentarzu. A ja przymierzam się już do innego samochodu. Będzie włoskie i będzie żółte. Tyle mogę ci zdradzić. No i jeszcze powiem, życie jest za krótkie, by nie jarać się prawdziwą motoryzacją. We'll be right back.